będę pindolić. Twarz mi się trochę już zluzowała, ale zaczyna mi skóra spalić czoła, czyli coś, co jest oczywiste po takim zjaraniu twarzy, czyli mam inną górę od stroju. A i chciałam powiedzieć, że nienawidzę tych strojów właśnie tutaj. Nie chodzi o to, że to mi się opaliło, bo czy by mi się opaliły takie ramionczka, czy takie, to jest mi wszystko jedno. Ale chodzi o to, że te zwykłe, takie jak stanik, to są wygodniejsze. Byliśmy w sklepie tym hotelowym, sukienka 80 dolców. No pogrzało ich mózgi po prostu. Więc jutro jedziemy na wycieczkę, bo na razie to my cały czas jesteśmy w hotelu, nigdzie nic nie robimy. Co ty mówisz? A, bo Dawid ma problemy gastryczne niestety. Ale wzięliśmy tabletki, dlatego tutaj trzeba brać tabletki. Chociaż no, niby jest tak czyściutko wszystko tego, ale Dawid u nas potrafi dostać. Nie no, dobra. Idziemy teraz na śniadanie. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie małpka, bo chciałam sobie zrobić z małpką zdjęcie. Ale jej nie ma. Jedzą ludzie? Jedzą. Jedzą. No to idziemy jeść. I zaraz będzie dezynfekcja. Uwaga, robimy omlet. Wybieramy sobie co chcemy. No szyneczkę. No dobra, serka trochę poproszę. Serka poproszę. Pomidora to ja nie mogę. Może papryki? Może papryki? I tam papryki. Jalapeno? Nie. Tam, u góry. Nad tą jest zwykła. I jak szaleć, to szaleć. Ale tak łyżeczkę jedną pieczarek. O matko, tak dużo będę jadła. Jeszcze jajko. No dobra, ile zjem, tyle zjem. I tam jest trochę bekonu w rogu jeszcze poproszę. A ty chcesz? No dobra, i teraz czekamy i tam panu zaraz podamy i pan zrobi nam z tego omlet. Dobra, pan przejął. Pana widać? Widać. I czekamy. Odpalony już. Szkoda, że nie mam statywu. I buch. I spadnie na podłogę. Taki pan zadowolony. Od rana zadowolony. A no, dostał pan napiwek. To chyba za te śpiewy. To bierzesz chleb, co? No chyba tu jedno to tutaj. O, no. Nie bułki. Oho. Nie rzuci pan. O, gracja. Jesteśmy teraz z drugiej strony i na tej palmie. O Jezu, ja nie widzę. Na tej palmie u góry. Nie widzę teraz, ale tu gdzieś. Mam nadzieję, że widać, są takie ogromne kokosy. Teraz jesteśmy z drugiej strony. Tam widać drugi hotel. I teraz właśnie chodzi o to, że no chciałam pokazać. Tu mamy od razu bar, żeby iść. Tam mamy wodę. A z tyłu Dawid. Z tyłu jest Dawid. A ja chciałam powiedzieć, pokazać nasz małpi gaj. O, a z tyłu mamy tak. I tam idziemy w dół do wody. Generalnie jest gorąco, jestem cała mokra już. Trzeba smarować. Co? Smarować. Tak, muszę się nasmarować. Jakie uszy. No i nie ma małpki do zdjęcia. Ona chyba o 10 będzie. Bidulka. No. Ale tu jakoś chyba sympatycznie wieje, albo ci jest lepiej troszkę jednak, wiesz? Dawid sobie zrobił automatyczny wieszak z palmy. Dobra. Co? Okulary? Kremy. Ty masz kremy. Tak. Psy. Uwaga, będę pindolić. Ale ej, wiesz co jest najlepsze? Ja muszę zaraz wziąć lusterko. To naprawdę mam taki biały te? Mały. Taką białą gębę? Znaczy oczu. Ale nie mam takiej białej gęby tu? Bo w kamerze to wygląda, jakbym miał białą twarz. No masz plany, tu masz czerwone. No ale od kremu, tak mi widać? Tu masz czerwone tu i no. No dobra, on bieli, ale to nic. Dobra, co ja chciałem powiedzieć, że relaksujemy się cały czas tutaj, w tej pięknej scenerii, przy tym, przy morzu. I ja proponuję iść do basenu. Do basenu? No.
No bo basen mamy tu 30 sekund i 30 sekund do morza. Pochodzę tutaj. Gdzie? A w ogóle woda w morzu jest taka, że się wchodzi po prostu bez niczego. Nie ma takiego czegoś, że... To była demonstracja. A i co najlepsze, że siedząc tutaj na plaży mamy co? Internet. To jest jedyne miejsce na ziemi, w którym jesteśmy i działa internet hotelowy. To jest naprawdę niesamowite, bo tak to byśmy sobie korzystali z pakietów, gdybyśmy byli w Unii, ale że ceny tu są kosmiczne, no to po prostu jest rewelacja. Więc ja się muszę wysmarować. Kololot kokosów? A może zaraz będzie miał kokoski pan? Byśmy kupili kokoski. Mam to wyjść te pieniądze. A, bo niestety przed wyjazdem nie udało nam się załatwić drobnych. I powiem wam, że jest ciężko, jak się nie ma tu drobnych. Nie? No. Więc... A! Będziemy dmuchali naszego przyjaciela do drinków. Co prawda on miał brata. Albo siostrę, nie wiem. Jaka to płeć. Ale gdzieś zaginął, to znaczy on tu z nami nie przyleciał, tylko w domu gdzieś zaginął, więc chciałbym go trochę nadmuchać. Dobrze, że on taki mały, bo bym zemdlała. Czuło się dobre. Okazało się, że piąta bateria zaczęła działać. Wygnali nas z hotelu. Nie no, idziemy. I tu jest próg, nawet tego nie widać. Idziemy poza hotel. I tam już nie będzie tak kolorowo. W sensie, że... Nie wiemy, co jest. No nie wiemy, co tam jest. Bo pamiątki mamy tylko tutaj, w tym... w sklepikach hotelowych, które ceny są straszne. I na plaży jest to samo. Więc pedałujemy dalej. Ale nie wiem, czy w sklepach jest, kurczę. Muszą coś być. No i poza hotelem, no to tu nie jest też tak kolorowo. W sensie, że nie ma tych luksusów, tego wszystkiego. W sumie to tak jak w Egipcie. Może być. Wyjdziesz poza hotel, czar pryska. Znaczy nie to, że jest tam brzydko czy coś, ale no... Niestety widać tą biedę i to wszystko, no. Więc nawet gdyby, to idziemy na pamiątki wesprzeć pieniążkiem. A poza tym jest dużo takich rzeczy, które robią sami, więc to też jest w ogóle... Matkę kasują, więc to też jest dużym plusem, nie? A nie, wszystko wiesz, Made in China, przyjechało. O, ten autobusik jedzie. Uwaga, będzie go widać? O, szkolny bus. Pani podbiegła, ale jeszcze jej się zatrzymał. Chyba nie ma wpływu. Nie dostanę tym w głowę, nie? O, czekaj, tu czekają na jakieś autobusy. Pracownicy. No my, żeby wyjść, no to może tam jak ten autobus pojechał. Co? Tam jak ten autobus pojechał może, co? Ten co zrobił, matko. A gdzie on ma rejestrację? Nie ma. A w ogóle, jeżeli chodzi o jazdę samochodami, to tu nie obowiązuje nic. Nic. To nie wiem. No i idziemy, idziemy i nic nie ma właśnie. To jest najlepsze. A najlepsze jest też to, że jak się wyjdzie, to od razu człowiek się rzuca w oczy, że nie tutejszy. Także tak dziwnie się trochę człowiek czuje. Niby tu jest bezpiecznie, ale są jakieś tam dzielnice, gdzie trzeba uważać. Jezu, kura tam idzie. Nie wiem, tu jeszcze ten zakręt zobaczymy i najwyżej wracamy. Żeby nam tu nie wpindolili. Kamery nie zabrali, filmów nie będzie, nic. Katastrofa. A ja oczywiście mądra, rozpuściłam sobie włosy, bo Alexis chciała pięknie wyglądać.
Ale nie wiem po co. Jak jest skwar, jak ja pindolę. Coś tam widzisz? Tak, długa ulica i nic, i nic, i nic. Pracamy. Bo ja pindolę. Tam, chodź. Ty, a może trzeba będzie, wiesz co? W internet. Na mapę. Na mapę i może coś tam będzie, może jaką taksówką, czy czymś się tam dojedzie wtedy. A tu podjeżdżały pod ten. No, stał przy tej krótki. No przecież to jest niemożliwością, że tu poza hotelem przecież jak jechaliśmy, to ile rzeczy było, nie? No. No. To trzeba będzie, ci powiem, poczytać. I wtedy najwyżej zobaczymy, jak to cenowo wygląda. Tą taksóweczką, bo tu się ze wszystkim trzeba targować. Ze wszystkim. Nawet z kokosem na plaż. Ma blach. No ten ma blach, a tamten nie ma. No tu jest taka, wiesz, na drodze to jest taka samowolka. Samolot. O Boże. O Boże, tym pudłem. Tym pudłem trzeba wrócić. Właśnie nie wiem. Tu są takie budynki, nie wiem, czy oni tu mieszkają. Mieszkają chyba, bo to nie jest hotel. Nie. Mi się wydaje, że to takie właśnie mieszkania już. Także no niestety. Pamiątek nie ma, nic nie zobaczyliśmy, nic nie ma. Boże! Albo zabiera naszych. Albo przyjeżdża po naszych. No, nie ma innej opcji w sumie. No tak, no ale w sumie nie muszą być nasi, bo przecież jeszcze tu z innych krajów też przyjeżdżają z tuja. O, a teraz pani idzie. Ja tak perfidnie trochę ją nagram. I tamte panie, o, tamte panie będzie lepiej widać. Ale ja muszę to pokazać. A przecież ja ich nie obrażam nawet. Ani nic. Tylko chodzi mi o kolorystykę tych strojów. I zrobiło się trochę czyściej. Chciałam powiedzieć, że te stroje przypominają mi jeden z moich najbardziej ulubionych seriali, w który wyszedł teraz 6. sezon i ja je obejrzeliśmy jeszcze, bo musimy wrócić. A Dawid powie nazwę. Orange is the new black. Bo to było po anglikańsku. Żeby wiochy nie robić. Więc powiedzcie mi, że one nie przypominają. Jeszcze, wiadomo, skóra ciemniejsza, wszystko. I wszystko się składa do kupy, naprawdę. To jest takie śmieszne i nieśmieszne. Bo oni tu zapieprzają za psie pieniądze. Mówię, panie przodem. No i co chciałam powiedzieć? Że oni tu zapieprzają za psie pieniądze. Ale to zapieprzają naprawdę równo. I w ogóle nie widać po nich, że oni są źli. Nie. Spoceni. Nic po nich nie widać. Naprawdę jest pełna, pełna kultura. I teraz panie będą za chwilę szły za mną. No i powiedzcie mi, że to nie jest ten serial. No. Tylko oczywiście ja nie mówię tego w ramach tego, że... one się, znaczy są traktowane jak więźniarki czy coś, ale no w sumie może i trochę, a człowiek przyjeżdża się tu bawi, nie? Ale takie życie jest, no co zrobisz? Jeden jest śmieciarzem, inny jest, nie wiem, sprzedawcą, a trzeci... Siedzi w pacy. Co? Siedzi w pacy. Siedzi w pacy? No nie, no niestety, no. O, tu i wyjeżdża, to chyba ich... A może ich tylko wysadził? A tak wygląda nasz hotel. Wejście. Wejście w sumie. Wejście bez drzwi. Ptaki się gryzą, ty, ja nie wytrzymam. Ale akcja. Bo tutaj jak się wchodzi... Nie, no już nie będziemy deptać po trawniku. No coś. Nie dzisiaj. Nie, no dobra. Chciałam powiedzieć, że to co tam widać, to jest hol, który jest na zewnątrz. Tu nie ma holu klimatyzowanego w środku. Tylko jest na zewnątrz i są wiatraki u góry. No. A tu wygląda reszta. Tam są baseny, to wszystko, tratatata. W tamtą stronę się idzie do morza. Honda czy Hyundai, co to? Hyundai. Ja się tak znam. Pani siedzi w klimie. A my idziemy tu. A my idziemy. Proszę. O, to jest cały hol. I ci ludzie, co tam siedzą, to oni przyjechali i się właśnie próbują zategować do swoich pokoi. Także tak wygląda recepcja. A my idziemy teraz do baru się czegoś napić i obczaić sklepy, w którą stronę. Właśnie mówimy o palmach. Że te hotelowe tutaj, w tej pięknej alejce, która prowadzi nad morze, która jest bardzo krótka. Znaczy, no dobra, średnia. Nie, no nie jest długa, no. To te palmy są bardzo dziwne. Takich jeszcze nie widziałam. Takie o, w jednym miejscu brązowa, to chyba zrzuca, tamte są zielone, jedne krótsze, drugie dłuższe. No to wiadomo, że palmy to zawsze jakoś przycinają śmiesznie, nie?
też nie widziałem, żeby ktoś tu grzebał przy palmie. No nie, nie. Bo na przykład na Majorce to włazili na te palmy, nie? Tak. I cudowali. Małpi gaj. Małpi gaj. Ale to nie znasz widok? Nie. Nie mam tego. My tu nie mamy. Coś ty. Ta mała jakaś śmieszna. Ta jaka wielka. No ta, jak tu tyle palm, to co to? Ja wyjadę, jeszcze się nie skończę podniecać. Uwaga, uwaga. O, wieje. Nie pijemy. Ale fajnie. Tak, nie pijemy, już mamy dosyć alkoholu. Nie chce nam się pić. Nie, poważnie, nie chce nam się pić. Ile można pić? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jest przed 20. Idziemy zobaczyć, czy są otwarte ręczniki plażowe, bo jutro jedziemy na wakacje. Na wakacje. Jutro jedziemy na wycieczkę. A nie mamy ręczników, bo my nie zabraliśmy swoich ręczników, bo wzięliśmy te hotelowe. A się okazało, że te hotelowe to są tutaj, bo w innych krajach było tak, że hotelowych nie można było używać na plaży, tylko na basenie. A z tymi można robić, co się chce. No idziemy zobaczyć, bo oddaliśmy te brudne dzisiaj po plaży i się okazało, że jutro na wycieczkę nie mamy ręczników. Także jest fajnie. Dawidek tak nam załatwił. Rozmieniłem pieniądze, nie. Bo Dawid ma cały czas problem, jak rozmienić pieniądze. O, nie wierzę. A! To jest jeszcze nie koniec. Następna akcja jest tego typu, że zawsze wychodziliśmy w tamtą stronę i waliliśmy za takie wielkie kółko, a się okazało, że trzeba było iść prosto. O, i teraz tu i będziemy już zdecydowanie bliżej. No ale cóż, jakby to powiedzieć... Jak też na końcu znajdziemy. A tak, tak. A kiedyś pamiętasz, jak byliśmy w którymś hotelu? Tu to bym nie chciał mieć pokoju. Dobra, nie, no tu to straszne te pokoje. My to mamy fajnie, mamy w takim... Nie ma nikogo. Niby dalej, niby tego, ale mamy w takim zaciszu, że tu nie mamy nic, ani tej sceny jakiejś, co oni tam ryczą tą muzyką, ani nic w tym stylu. Także my to mamy taką delikatną bonanzę, o, coś w tym stylu. A jeszcze coś chciałam powiedzieć, nie wiem co. Palma, uderzę palmę. Co chciałam powiedzieć? Żeby palma to by nie uderzył. No nie, bo ty mi tu przerwałeś tymi pokojami, ja nie wiem, co chciałam powiedzieć. Nie wiem. No nie mam pojęcia. Padało dzisiaj. Co? A że całą noc padało, to ja mówiłam? Nie mówiłam chyba tego? Że całą noc padało dzisiaj? A może i mówiłam? Ty, ja nie wiem, ale no to na najwyżej... A nie padało też? Co? Na obiedzie? Czy wczoraj było? Nie, to wczoraj padało? Wczoraj padało wieczorem i dzisiaj padało... Na noc padało wczoraj. Nie, przedwczoraj. Padało na noc i dzisiaj padało... w nocy. Znaczy wczoraj w nocy. No! Coś w tym stylu, gubisz nie? Gubisz się. No gubisz się. Wyznanie. A jest godzina przed 20, a już po zachodzie słońca. Tutaj w ogóle cały rok szybko zachodzi, no ale... Cały rok mają pięknie, ładnie i ciepło. Więc idziemy zobaczyć, czy te ręczniki są jeszcze otwarte. Nie wiem, tutaj niby są godziny wszystkiego popodawane. Tak samo jak są godziny tych restauracji do jedzenia. Na przykład. A się okazuje, że wszystko inaczej funkcjonuje, w sensie, że... Tak, że szybciej. Na przykład jak jest od 18.30, to o 18.00 już można wchodzić. A w innych krajach zawsze było tak, że jak było na przykład obiad czy tam kolacja, to nie wiem, nawet się zdarzało tak, że ludzie stali przed tym, a oni jak wybiła godzina, minuta, to dopiero wpuszczali. To jakie zachmurzone. Ale jajca. Jaka burza, bo Dawid tam wyczytał, że 40%, że może być burza. Zamknięte? Zamknięte? No nawet nie mów. A może będzie otwarte? Tu mamy też taki fajny, długi basenik. No mamy jeden, bo ja wziąłem tego arbuzika naszego. Ale mi falbana zawiewa, ty. A jest taki przyjemny wiatr, jest tak przyjemnie ciepło. Gdzie to było? Tam, za chwilę ta budka. A dzisiaj jest beach party o 21.00. Będą trząchać dupami. Ojej. Czemu to nie czynność? Chociaż tam ludzie basen. Patrz, a zawsze baseny na przykład, nie wiem, godzina od, dajmy na to, od 10 do 18. I nikt nie mógł, broń Boże, wejść. A zobacz, tam nawet ludzie są w basenie. No. Tutaj jest naprawdę zupełnie inne funkcjonowanie tego wszystkiego. O. No i zamknięte. Bo tu się odbierało ręczniczki. Nie, Bańko, do którego dziecka pobyłeś?
to właśnie tak nie można się kąpać. Ale fajnie mają. A niebo takie zachmurzone. No. Everybody, idziemy. Nie mamy ręczników. Ja nie wiem, jak my na tej wycieczce damy radę. Od 8 to nie zdążymy. A nie, bo my wyjeżdżamy rano 7.30. To o 8 to nam nic. Nic nam to nie da. Bida, szpiszcz. No trudno, no weźmiemy jeden, no co? No. Mniej będzie, lżej. No lżej. Ale później w razie czego to będzie kichen. This may be a shot in the dark. I'll never say what we really are. I lead them on and they own me. I never cared for no one, see. You wanted honesty, honestly. I can never keep anyone. I bring always leaves and a new one is entering. I know that I do wrong, but it feels so right. I want you to know you're why the stars are so bright, baby. You're why.